Powtarzamy to od lat, że kiedy wszyscy świętują, policjanci pracują. Tutaj oczywiście nie było inaczej. Policjanci byli na służbie, patrole policyjne pracowały w mieście i w powiecie, również patrole operacyjne. Nasze święta w Zielonogórskim Powiecie minęły wyjątkowo spokojnie. Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych. Nie było również wypadków drogowych. Wprawdzie policjanci byli wzywani do 16 kolizji, ale tak jak mówię, nie było żadnych poważnych zdarzeń drogowych. Interwencje policyjne, jak zwykle w takie święta, dotyczyły głównie tych domowych nieporozumień związanych właśnie ze spożywaniem alkoholu. W Wigilię było ponad 70 takich interwencji, ale to i tak jakby mniejsza norma niż w latach wcześniejszych, jeszcze tych przed pandemią, kiedy takich interwencji nawet było ponad 100 dziennie w świąteczne dni. Policjanci oczywiście sprawdzali trzeźwość kierujących na drogach, zawsze tak jest podczas wszystkich naszych służb. Zatrzymanych zostało 3 nietrzeźwych kierujących, 1 kierujący pod wpływem narkotyków oraz 4 osoby, które miały aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymane zostały także 3 osoby poszukiwane.